Nie mogę chyba komuś chodzić na podwórko. A, na skuterku. Siema, jest godzina 19 i właśnie przyjechała po nas Ola i zobaczcie, wsiadłam do samochodu Oli. I tu jest jakiś talerz po jedzeniu. Cieszę się, że nie mam makedżisk. Tu jest jeden fotelik, tu jest drugi fotelik z jakimś tym plecakiem. Tu jest jakaś kurtka, jedna, druga trzecia, bluzy. No, bo to są Mai. Werka ma w ręku jakieś stare bubble tea Oli. Fu! No fu, ten talerz mnie dotyka! Cześć! Cześć! Dzień dobry. Ja mam mokry łeb. Wiem, że nudzicie życie, o którym gada. Ja powiedziałam, że do nich to bicie. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Koma, happy birthday to you. Yo, yo, yo. Jesteśmy w jakiejś amerykańskiej knajpie. Miałyśmy iść na shopping, ale bardzo się czuję. Wziąłem leki też, amerykańskie leki, więc jakby one mają w sobie jakieś tam dragi. Siedzimy w jakiejś mega amerykańskiej knajpie. Ola ma takiego typowego shake'a z wisienką. Ola chodzi cały czas na randki. Tak średnio co 2 tygodnie chodzi na nową randkę z nowym chłopakiem. Nieprawda. Ja tutaj jestem 8 miesięcy. I byłam raz na randce. I byłam, 2 razy byłam na randce. No to tego. Tutaj coś planowe, Werka. No i ta knajpa i to jest takie coś, że można kliknąć i muzyka gra, nie? Odwrot. Może leki z narkotykami zaczną działać. Ja jestem fakata, seksy, cipka, słodkonina. Aha, duża, że i szkoda nie wypinać. Aha, 6 zer na koncie, nawet nie podbijaj. Dziś loty private kitem, kiedyś luksus to był finał. Ja jestem fagata, seksy, cipka, słodkonina. Dupa taka duża, że i szkoda nie wypinać. Zobaczcie, ja biorę chyba takie bokserki. A jakie bierze majtki Ola? No ale one są śliczne. A one są juicy. Zakupy Oli to New York. Fajne. Musisz obiecać, że odsprzedasz mi czarne gacie z Juicy. Ale po co ja kupiłam to? Ja to kupiłam dla siebie. No dobra, ale raz je założysz, a potem mi oddasz. Dobrze, właśnie się ci. Yeah! Ola ma historię, proszę jeszcze raz powtórz. Że kiedyś zamawiałam paczkę z Amazona do bazy wojskowej i ja tam przyszłam i pamiętam, że wtedy byłam w klapkach, w jakichś japonkach i podchodzę do tego typa i mówię, że dzień dobry, że mapa mi pokazuje, że tutaj mam do odebrania paczkę. On takie, ale pewnie wie, że to jest baza wojskowa, a ja takie... Co? To jak ja to zrobiłam? Mówi, że proszę zadzwonić do Amazona, że trzeba dać dostęp. A ja mówię, że nie wiem, jak to się robi, bo jestem z Polski i że przyjechałam tutaj na wakacje. I ten typ do mnie, że dobra, pomogę pani, siedzieliśmy jak debile i on próbował mi to ogarnąć, ale powiedział, że on tak nie umie i wziąłem Ubera i wróciłam do domu. Hejka, zrobię szybko vloga, bo już jest późno, więc jakby nie mogę hałasować. Jest godzina 22:35 i pokażę wam, co dzisiaj kupiłam. Kupiłam dzisiaj w coś typu a la TK Maxx, ale ten sklep się nazywał Ross. Pierwsza rzecz, którą kupiłam, to jest stanik z Calvina Kleina za $5. Przymierzyłam go, jest dobry. Kolejna rzecz, jaką wzięłam, ta była najdroższa. Bokserki z Calvina Kleina. Zapłaciłam za nie $17. Mogę ostatnia rzecz, moja ulubiona. Jest to koszulka z Ice Cube. I z tyłu jest napisane Today was a good day. I to jest z merchu jakby Ice Cube XL. I dałam za nią $10. I zapłaciłam za wszystko $33.
No w sumie to kosztowało 32, ale tam był podatek, bo jakby tu się płaci podatki 6% od każdej rzeczy jakby chyba, więc tam wyszło 33, więc 2 dolary chyba do podatku zapłaciłam, czy 1,5. Więc to tyle. Koniec dzisiejszego vloga. Pozdro.